Wieczór łaciński wpisuje się powoli w tradycję naszego uniwersytetu. W tym roku odbył się po raz czwarty pod nazwą Gaudeamus Igitur, czyli jak się on dziś studiowało. W tym roku postanowiliśmy zejść z tych wysokich tonów i troszeczkę taki temat wybrać ściśle związany z życiem studentów, to znaczy właśnie dotyczący juwenaliów, studentów, żaków i życia żaków. W tych dwóch osłonach, tak jak mówiłam, to znaczy w tej osłonie dotyczącej takiego normalnego życia studenckiego, studiowania, uczenia się, ale z drugiej strony też takiego życia poza nauką, czyli właśnie zabawy. Żak to student dawnej Akademii Krakowskiej, Uniwersytetu Krakowskiego, taki człowiek, który uczy się, który zdobywa kolejne stopnie wiedzy, żeby w przyszłości mógł pełnić jakiś dobry, dochodowy zawód. Jestem ubrany w strój właśnie żaka, czyli noszę charakterystyczną czapkę, noszę i spodnie, i tutaj górę stroju, i buty, które nawiązują do ubioru dawnych żaków. Prelegenci zauważyli, że studia to nie tylko nauka, ale również zabawa. Omówili także różnice między studiowaniem w średniowieczu a dzisiaj. Dzisiaj nie spotykamy, gdzie zdarzało się, że prawie cały fakultet filozoficzny albo uciekł przed zarazą, albo właśnie ci studenci zmarli. Na pewno nie studiuje się w ten sposób, że uczy się na pamięć Arystotelesa w wersji łacińskiej, że to nauczanie jest pamięciowe. Natomiast nadal jest ten profesor na katedrze, tak jak na plakacie tutaj promującym spotkanie. Niektórzy studenci śpią, niektórzy pilnie słuchają, a niektórzy sobie rozmawiają, więc pewne rzeczy są i zachowania wspólne do dzisiaj.